jedno z moich ulubionych ćwiczeń, plank zwane deską, dla każdego, dla początkujących, dla zaawansowanych. Tak naprawdę angażuje wszystkie partie mięśniowe, zaangażowane są nogi, pośladki, grzbiet, ramiona, barki, przede wszystkim brzuch. Mięśnie wewnętrzne pracują, które okalają nasz kręgosłup, a więc gratisowo jeszcze mamy zdrowie. Tak wygląda wersja podstawowa. Tak jak już powiedzieliśmy, to ma być deska, więc ani biodra nie mogą być załamane, ani nie mogą iść w górę. I tak, słuchajcie, 30 sekund wytrzymujemy, 10 do 15 sekund przerwy i powtarzamy do 4 razy. Ważne jest dla początkujących 2 razy, 3 razy w tygodniu. Jak nam się znudzi, możemy sobie raz jedną, raz drugą nogę unosić do góry albo przechodzić sobie na dłonie. Kolejne moje ćwiczenia, wypady w tył, trochę szermiercze, ale tak naprawdę też dla każdego. Angażuję bardzo dolną część ciała, pośladki, grzbiet. Tak wygląda ćwiczenie. Stajemy na szerokość bioder i schodzimy jedną nogą do tyłu, do kąta 90 stopni. Ważne, aby kolano nogi wykrocznej nie przekraczało naszych palców. I tak kilka razy i zmiana nogi. Ćwiczenie na równowagę, koncentrację. Utrzymujemy szablę na jednym paluszku i staramy się jak najdłużej w takiej pozycji wytrzymać. Domyślam się, że nie każdy ma w domu szablę. Może to być patyk. I utrzymujemy równowagę. Tym samym ćwiczymy koncentrację. I kto najdłużej, ten wygrywa.